Dobry, szanowni państwo, dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję. Trochę takich może podsumowań na początek, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, które importują węgiel, no to od początku roku do końca roku sprowadziliśmy 14 milionów ton węgla. To jest chyba rekordowa ilość, jeśli chodzi o wydolność też polskich portów. To warto uwzględnić w tych wszystkich podsumowaniach, bo wiele osób zarzucało, że my nie jesteśmy w stanie tego dokonać. To się udało i zabezpieczyliśmy dzięki temu nie tylko ten węgiel, o którym najwięcej się mówi, czyli węgiel dla gospodarstw domowych, ale w dużej części energetykę, ciepłownictwo, to większe, mniejsze przedsiębiorstwa, które potrzebują do swojej działalności węgiel oraz na przykład instytucje publiczne, takie jak szkoły w mniejszych miejscowościach. Też trzeba pamiętać, że w niektórych miejscach cały czas ogrzewają się węglem i ten węgiel tam dzięki temu zadaniu, które wykonaliśmy, jest zabezpieczone. To też warto podkreślić, że ta luka węglowa, która istniała przez wiele lat w Polsce, która była wypełniona przez podmioty prywatne węglem rosyjskim, ona się w tym roku ostatecznie zakończyła. My odwróciliśmy te kierunki dostaw węgla, który jest w Polsce potrzebny, a nie ma go z własnego wydobycia z kierunków wschodnich, na kierunki inne i można powiedzieć, że też w wyniku sankcji, ale działań też innych rządu, Ministerstwa Aktywów Państwowych, spółek Skarbu Państwa, można powiedzieć, że w 100% uniezależniliśmy Polskę od rosyjskiego węgla. Jeśli chodzi o węgiel dla gospodarstw domowych, to tutaj też warto podkreślić, że z naszego wydobycia z polskich kopalni do gospodarstw domowych tego węgla już gotowego, odsianego, trafiło ponad 3 miliony ton. Jeśli chodzi o ten proces dostarczania węgla przy wsparciu samorządów, to w 2022 wydaliśmy gminom około 1 000 000 ton węgla. Szacujemy, że w przyszłym roku, w tym sezonie, w którym jeszcze jesteśmy, do kwietnia, to zapotrzebowanie będzie podobne, będzie wynosiło około 1 000 000 ton. My jesteśmy też na to przygotowani, ponieważ ten węgiel, który już do nas dotarł, jest dalej odsiewany, przygotowywany do użytku w gospodarstwach domowych oraz mamy zaplanowane kolejne dostawy, jeśli będą takie potrzebne. Jesteśmy na to przygotowani, żeby ten węgiel z kierunków innych niż rosyjskie do Polski docierał. Co istotne, to taki proces, który dzięki naszej interwencji też się na rynku wydarzył. Na składach prywatnych, na których jeszcze parę tygodni czy parę miesięcy temu mieliśmy taką sytuację cenową bardzo nieciekawą, która była spowodowana tym, że tego węgla na rynku wtedy jeszcze było mało, czyli ceny z 3,5 tysięcy, czasami nawet sięgających 4 tysięcy w ciągu kilku tygodni spadły do poziomu podobnego, jaki my oferujemy przez samorządy, czyli do poziomu 2 tysięcy złotych. To pokazuje, że ta interwencja na rynku też przyniosła skutek powiększenia dostępności i skończyła się pewnego rodzaju spekulacja cenowa, która istniała. Była wywołana po prostu zbyt małą podażą. My importując ten węgiel, zakończyliśmy ten proceder. Już nie ma takich praktycznie sytuacji, bo na rynku nie ma chętnych osób, żeby kupować węgiel za 4 tysiące złotych. I to też jest efekt naszego działania. Warto to podkreślić. Jeśli chodzi o logistykę, myślę, że jesteśmy już na takim poziomie, że większych problemów z nią nie ma. One występują oczywiście gdzieś punktowo, gdzie
ten system dostarczania może się blokować przez mniejsze punkty, ale my systematycznie dostosowujemy ten system logistyczny do zapotrzebowania konkretnych mieszkańców, konkretnych gmin. Otworzyliśmy szereg nowych punktów tak, żeby w tych miejscach, gdzie jest więcej zamówień, mógł być on z większą intensywnością odbierany. Otworzyliśmy nowy punkt w Białymstoku, w punktach KGHM-u na Dolnym Śląsku. Zwiększyliśmy moce wydań w Bogdańce w Lubelskim. Także te punkty ciągle się powiększają i chcemy, żeby tych problemów logistycznych było jak najmniej. Chociaż widzimy też inny problem związany z paradoksalnie sytuacją odwrotną, no bo zaczęliśmy rejestrować już takie wypadki i to nie w pojedyncze, gdzie węgiel już zaawizowany, czyli umówiony na odbiór przez samorządy po prostu nie jest odbierany. Czy wiemy, że był okres świąteczno-noworoczny i te różnego rodzaju problemy, można powiedzieć, organizacyjne występowały, ale taka statystyka z samej Polskiej Grupy Górniczej, która jest w stanie wydawać około 18 tysięcy ton dziennie. To w ostatnich 10 dniach była w ogóle mniejsza aktywność gmin co do samej awizacji, a z tych wolumenów, które były już umówione z punktami wydań, 20 tysięcy węgla zostało nieodebranych. Także to pokazuje, że oczywiście to było związane pewnie z okresem międzyświątecznym, bo w ostatnim tygodniu ten proces też tak wyglądał, chociaż w mniejszym stopniu, ale widzimy, że w niektórych miejscach to nasycenie już jest i ta presja na to, żeby odbierać ten węgiel, jest mniejsza. Ale tutaj chciałbym zaapelować tak dosyć mocno i prosić o jakby niepomijanie tych awizacji, bo no w tych slotach, w tych miejscach, w tych terminach, gdzie jest umówiony węgiel i on nie zostanie odebrany przez konkretną gminę, mogłyby inne gminy go odbierać. Także jak już ta awizacja jest umówiona, to bardzo gorący apel do samorządów, żeby te firmy, które są tam, które tam obsługują, żeby dopilnować, żeby ten węgiel był odbierany. Ja wiem, że czasami to i pewnie w wielu wypadkach to są sytuacje losowe. Mieliśmy duży stopień absencji wszyscy jako społeczeństwo związanych z okresem grypowym. Ten okres świąteczny też jest jakby trudniejszy w organizowaniu pewnych rzeczy, ale jeśli są takie sytuacje, że już awizacja jest umówiona, to bardzo serdecznie zwracam się do samorządowców, żeby tam przypilnowali, żeby ten wolumen był odbierany, bo tak jak mówię, to w to miejsce mógłby odbierać inny samorząd. A jeśli już są takie sytuacje, że nie da się tego dopilnować, to wcześniejsza informacja pozwoli umówić też inną gminę, co pewnie w tym całym procesie nam to wszystko przyspieszy. Tyle ode mnie. Jeśli są jakieś pytania, to ja dziękuję, panie ministrze. Jeśli państwo macie pytania związane z tematem konferencji, to zapraszam. Dzień dobry, Joanna Pawlińska, TVN24. Panie ministrze, chciałam zapytać o sprzedaż rafinerii gdańskiej.